1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Dzisiaj, 80 lat później, obchodzimy jedną z najważniejszych dla nas rocznic. Dla nas jako Polaków, dla nas jako narodu, dla nas jako części tego zachodniego świata. 80 lat temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zmienił się świat. Dzisiaj na Wielkim Buku będziemy obchodzić tę rocznicę tak jak potrafimy najlepiej, czyli na sposób literacki, na sposób książkowy. Zapraszam Was na film. Hej, hej, moi drodzy. W ten piękny leniwy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Druga wojna światowa. To konflikt, który naznaczył całe kolejne pokolenia, który naznaczył także nas. W wyniku tej agresji chyba każdy Polak coś utracił. Utracił albo bliskich, albo swój majątek. Albo utracił dom, albo utracił życie. Ja mam moje rodzinne wspomnienia. Moja babcia wciąż jeszcze żyje, przeżyła obóz pracy w Niemczech. Jej siostra, pięć lat starsza, która wciąż jeszcze żyje, również przeżyła kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück. Obie przeżyły piekło. Obie pozostały silne i niezłomne. To jest, słuchajcie, tylko kawałek mojej historii, tej, którą ja będę pamiętać, tą, którą ja będę przekazywać kolejnym pokoleniom. Warto tutaj pamiętać, że zawsze jesteśmy zawieszeni pomiędzy przeszłością a przyszłością i ciąży na nas Pewna odpowiedzialność. Pamiętajcie, kochani, pielęgnujmy wspomnienia, pielęgnujmy nasze rodzinne wspomnienia, przekazujmy je kolejnym pokoleniom, dlatego że zapomnieć, słuchajcie, to byłaby prawdziwa niegodziwość. Na Wielkim Buku, tak jak powiedziałam, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej będziemy obchodzić na sposób książkowy. I dlatego zapraszam Was na najnowszy odcinek cyklu Czytajmy Polskich Autorów i tym razem opowiem Wam o 11 tytułach. Polskich książkach o II wojnie światowej. Są to relacje prawdziwe, część z nich bardzo dobrze znacie. Są to prawdziwe wspomnienia, ale także wybrałam tutaj opowieści fikcyjne, które nawiązują do tamtych tragicznych historii. Wszystko to widziane oczami naszych rodzimych autorów, dlatego że czytamy polskich autorów, właśnie. I pamiętajcie, kochani. Ten wybór jest absolutnie subiektywny. To jest 11 tytułów, które ja przeczytałam, które ja Wam polecam, jeżeli chcielibyście poznać głębiej historię II wojny światowej, na których można polegać i które można przeczytać i wynieść jakąś wiedzę. Oczywiście wielu tytułów tutaj nie odnajdziecie, również takich, które Wy mi polecaliście, i dlatego na koniec poproszę Was o właśnie Wasze tytuły, ale do tego jeszcze wrócimy. I zacznę od kamerdynera, i tutaj posilę się książką, dlatego że to jest książka napisana przez kilku autorów, przez Marka Klata, Pawła Palińskiego, Mirosława Piepkę i Michała Pruskiego. I nie przez przypadek Kamerdyner pojawił się tutaj na początku zestawienia, dlatego, że jest to książka, która powstała równocześnie ze scenariuszem do fenomenalnego filmu, yy, który moim zdaniem, zarówno z książką, jest jednym z najważniejszych opowieści historycznych ostatnich lat. To jest opowieść o morzu, o Kaszubach, o kaszubskiej historii i również o kaszubskiej historycznej perspektywie. Jest to również opowieść o zakazanej miłości, o wojnie i o zbrodni, o której nie można zapomnieć, nie można o niej milczeć. Mam nadzieję właśnie, że dzięki Kamerdynerowi Mord w Piaśnicy, czyli rzeź tysięcy Kaszubów z 1939 roku, z krwawej jesieni przejdzie do świadomości historycznej Polaków. Inny świat Gustawa Harlinga Grudzińskiego jest to zapis Bestialskich wydarzeń, jakie miały miejsce w sowieckim łagrze. Jest to opowieść prawdziwa i tym bardziej wstrząsająca. Nie wiem, czy czytaliście właśnie tę książkę w szkole, ale jeśli tak, to naprawdę polecam Wam sięgnąć po nią raz jeszcze. Jest to obraz sowieckiego systemu totalitarnego w pigułce, tam gdzie ludzi traktuje się gorzej od zwierząt. Inny świat to zapis walki o honor, o własne człowieczeństwo. Ale także o wolność. Słuchajcie, takich lektur się nie zapomina. Góra Tajget, Anny Dziewit-Meller. Tutaj przeszłość spójnie łączy się z przeszłością. Wojna, II wojna światowa, wydaje się być tutaj niemal kameralna, dlatego że dotyczy. Rodziny, rodzinnych tych mniejszych doświadczeń jednej społeczności. Pozostawia jednak niezmywalny świat w sercu, ale także przechodzi na kolejne pokolenia. To opowieść o śląskich doświadczeniach wojennych i także o tym, co może kryć się uśpione nawet w współczesnych murach budynków. To również jest historia szpitala psychiatrycznego, w którym w czasie wojny torturowano i przeprowadzono eksperymenty na chorych dzieciach. Całość kochanie jest przejmująca, jest bolesna, taka surowa, trafia do serca czytelnika. Medaliony Zofii Naukowskiej, to jest kolejny tytuł, który być może znacie ze szkoły. Kilkadziesiąt stron, zaledwie kilka opowiadań, ale słuchajcie, tyle wystarczyło. Tyle wystarczyło, by pokazać cały przekrój ludzkiego okrucieństwa i cierpienia. To są wstrząsające relacje tych, którym udało się przetrwać koszmar II wojny światowej. To są opowieści o tym, jak to Człowiek był człowiekowi potworem, bo ludzie ludziom zgotowali ten nos. To jest również taka lektura, której się nie zapomina, absolutnie wstrząsająca. A teraz śpiewaj ogrody Pawła Hille i ta opowieść jest nieco odmienna. To jest historia wręcz symboliczna, szkatułkowa, ukrywająca w sobie wiele znaczeń, ale wciąż nawiązująca do II wojny światowej. Mamy tutaj motyw legendy o łapie z Hameln, mamy tutaj również motyw wyprowadzenia wygnania ludzi z miasta. Mamy tutaj również motyw zaginionej, nieistniejącej fikcyjnie opery Wagnera. Całości dopełniają wspomnienia bohatera z czasów, kiedy wolne miasto Gdańsk utraciło słuchajcie, swoją wolność. To jest historia tego, jak wielonarodowi mieszkańcy Gdańska zostawali wygnani, zostawali mordowani, stawali się ofiarami bestialskich zachowań. Ta powieść jest skomplikowana, ale oj, słuchajcie, warto. Jest przepiękna po prostu. A teraz zaskakujące odkrycie tego roku, czyli Gambit Macieja biedy. Mamy tutaj wojnę. Mamy tutaj miłość, mamy tutaj zdradę, mamy tutaj spiski i kochani, mamy tutaj również prawdziwy skarb, o który nawet dzisiaj narody Toczą bitwy, konflikty i wojny, właśnie. A całość oparta jest o prawdziwe wydarzenia i również o prawdziwe legendy. U Maciej'a się biedy spójnie przenika się kilka gatunków, dlatego że mamy tutaj powieść historyczną, mamy tutaj również powieść romantyczną, ale mamy tutaj również powieść szpiegowsko-sensacyjną. Wszystko to wraz z tym wojennym dramatem spójnie się przenika i idealnie do siebie pasuje. To jest jedna z takich powieści, po które po prostu warto sięgać, tym bardziej, jeżeli nie lubicie opowieści, które przygniatają nam. Z, Swoim ciężarem, ale jednocześnie przekazują ważne treści, przekazują to, co najistotniejsze. I mi się wydaje, że tak właśnie jest u Macieja Biedy. I tak jak już wspominałam w ostatnim odcinku, czytajmy polskich autorów, ta powieść aż prosi się o ekranizację. A teraz absolutny klasyk, czyli Division 303 Arkadego Fidlera. i to jest ten absolutny klasyk, który z pewnością wszyscy pamiętamy ze szkoły. Jest to książka reportażowa, relacja pisana prosto z pola walki, i słuchajcie, są to dzieje legendarnego już polskiego Dywizjonu 303 podczas bitwy o Anglię w 1940 roku. Opcy powie Wiatru Magdaleny Maicher i to również jest jedno z odkryć tego roku. Jest to pierwszy tom wzruszającej, kobiecej, poruszającej trylogii, w którym wojna i wybuch II wojny światowej jest przepięknie pokazany dlatego, że tym razem odnosi się do naszej wschodniej części kraju, czyli jest pokazane to, co wydarzyło się na kresach. To historia o wojnie, o kobietach, o Polsce i Również pokazuje wojnę z perspektywy zwyczajnej, dojrzewającej dziewczyny, która no, musi również przeżyć pewne doświadczenia i musi również przeżyć swoje tragedie, by stać się dojrzałą kobietą. To jest. Piękny portret tego, co właśnie dzieje się z młodym człowiekiem, kiedy wybucha konflikt i nic nie można zrobić, jedynie ratować samego siebie i swoich najbliższych. Nie mogę tutaj zabraknąć również wojenno-przygodowej serii, a raczej trylogii Remigiusza Mroza, czyli Parabellum. Prędkość ucieczki, horyzont zdarzeń i głębia osobliwości. I przed Wami kochani jest opowieść o miłości, o miłości na przekór wszystkiemu, i wszystkim miłości niebezpiecznej i miłości zakazanej. Ale jest to również opowieść i może przede wszystkim o wielkiej braterskiej wojennej przygodzie. Remigiusz Mroz ze szacunkiem dla historii, zachowując wszelkie szczegóły historyczne, potraktował drugą wojnę światową jako fenomenalne epickie tło dla. Doświadczeń i tragicznych wydarzeń, jakie spotykają naszych bohaterów, zwyczajnych ludzi, którzy, no, niekoniecznie plączą się po tych głównych frontach. To opowieść fascynująca, przygodowa, z takim czarnym humorem, trochę jak bękarty wojny. Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Lektura szkolna, lektura obowiązkowa. I dobrze, bo to jest fenomenalna lektura po prostu. Jest to prawdziwa historia młodych bohaterów grupy szarych szeregów, którzy walczyli podczas okupacji niemieckiej w Warszawie. Są odważni. Są niezłomni i poświęcają swoje młodziutkie życie po to, by walczyć o swoją ojczyznę, ale również po to, by walczyć o wolność kolejnych pokoleń. I wreszcie ostatni tytuł, który wybrałam, czyli Zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Krall. Są to dramatyczne wspomnienia z powstania w warszawskim getcie podczas rozmowy z Markiem Edelmanem, tym, który przeżył. Lekarzem, który właśnie w tamtym czasie próbował ratować ludzkie życia. Kochani, wszystkie te historie są niesamowite, są przejmujące, pozostawiają po sobie ślad, szczególnie te, które oparte są o prawdziwe wspomnienia, o prawdziwe wydarzenia. Naprawdę, II wojna światowa odcisnęła na nas wszystkich piętno. Nie ma co tutaj udawać, nie ma co ukrywać, nawet na nas, na kolejnych pokoleniach. My wciąż, jakby, płacimy za tamte wydarzenia. My wciąż nosimy w sobie te pokoleniowe traumy i jeszcze przez długi czas będzie to w nas wszystkich siedzieć. Dlatego moim zdaniem bardzo warto jest pielęgnować te wspomnienia. Warto jest pielęgnować doświadczenia naszych przodków, doświadczenia nasze rodzinne, oczywiście, żebyśmy mogli przekazywać dalej te historie, które są częściami również nas samych. Dla mnie Druga wojna światowa to jest moment wstrząsający. On całkowicie obraca historię świata. To jest taka sytuacja, do której nigdy już więcej nie można dopuścić. I na zakończenie naszego dzisiejszego filmu chciałabym Was kochani zaprosić na konkurs. Konkurs w którym do wygrania są dwie wyjątkowe książki, o których dzisiaj opowiadałam, czyli Kamerdyner oraz Inny świat Gustawa hrynga Grudzińskiego, czyli coś nowego i coś z poprzednich lat. Nowe głosy i te starsze głosy, te, które naprawdę przeżyły tragedię. Tutaj panowie z kamerdynera zrobili rewelacyjną robotę, dlatego że to jest również część ich rodzinnej historii i przez kilka lat przysłuchiwali, rozmawiali z osobami, które to przeżyły, ze swoich rodzin, ich sąsiadami, tutaj na kaszubach. I te historie są niesamowite, dlatego że już po premierze kamerdynera, zarówno książkowej, jak i filmowej. Tamte osoby odeszły, już ich nie ma. Pewna część tego świata po prostu odeszła w zapomnienie. Ale wracając do konkursu. Konkurs jest dla Was. Ten właśnie mały zestaw jest dla Was do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: Chciałabym, żebyście w komentarzach pod filmem polecili mi Waszym zdaniem najbardziej przejmujące, takie robiące na Was wrażenie opowieści wojenne. Mogą to być książkowe opowieści, filmowe opowieści, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Jestem ogromnie ciekawa, jakie książki polecicie, jakie filmy polecicie, może seriale, może komiksy. Koniecznie wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Ten konkurs trwa do końca września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Kochani, ja Wam życzę dzisiaj spokojnego dnia przede wszystkim, takiego dnia, który pozwoli Wam również na momencie zatrzymać, wspomnieć, pomyśleć chociaż na chwilkę, chociaż na sekundę. I zapraszam Was również na bloga Wielkiego Buka. Tam znajdziecie wszystkie te tytuły, znajdziecie wszystkie te książki. Serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia, pa! pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na poprzedni odcinek serii Czytajmy Polskich Autorów, czyli na ekranizacje, które powinny powstać. Tutaj właśnie rozkminiamy, jakie ekranizacje na podstawie polskich książek mogłyby powstać. Dorzucajcie coś od siebie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Seria Czytajmy Polskich Autorów trwa i wciąż się kontynuuje. Jeśli Wam się tutaj spodoba, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!